Dzień dobry, kłaniamy się ponownie z Ludziska Wielkopolskiego. Rozpoczynamy drugą część konferencji prasowej po meczu Warty Poznań z Legią Warszawa. Wynik meczu 1-0 dla drużyny gości. Gościem drugiej części konferencji prasowej jest pan Dawid Szulczek, trener Warty Poznań. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, witam. I proszę o opinię na temat meczu. Wiedzieliśmy, że mierzymy się z klasowym, jakościowym zespołem. Chcieliśmy w obronie sprawić, żeby Legia mogła rozegrać tylko koronkę i ewentualnie podać długą piłkę, bo nie mając wysokiego stopera, wiedzieliśmy, że będziemy dużo tych pojedynków w powietrzu wygrywać, że będziemy zbierać drugie piłki, dlatego Kopczyński z Kupczakiem. Fajnie, że Kopa już jest gotowy do grania od początku. Jeśli chodzi o mecz, to może pewne takie trudne momenty były wtedy, kiedy Legia dobrze rozegrała i zagrała na wolne pole i musiał się ścigać Gual z naszymi stoperami. Natomiast sumarycznie w obronie dużo rzeczy zrobiliśmy na całkiem dobrym poziomie. Ten rzut rożny, fantastyczny strzał, bardzo trudna sytuacja do wybronienia, ale trzeba przyznać, że Pankow świetnie się urwał z podkrycia i wykończył to fenomenalnie, samo dośrodkowanie bardzo dobre. Całościowo Legia była oczywiście trochę lepsza, jeśli chodzi o taką jakość i o to, że przede wszystkim oddała celne, dość groźne strzały, natomiast nam też nie brakowało takich akcji zaczepnych, tylko trochę zabrakło nam konkretów w polu karnym. Jesteśmy dobrze zorganizowani w obronie, ale tych bramek strzelamy zdecydowanie za mało. Nie wiem, w tym roku strzeliliśmy chyba najmniej i straciliśmy chyba prawie najmniej, bo chyba jeszcze Lech miał podobną liczbę. Natomiast finalnie przed nami finał sezonu, musimy jechać do Białegostoku z nastawieniem takim, że to będzie mecz, w którym po prostu musimy wygrać, żeby zapewnić sobie byt na kolejny sezon. No i wiemy, że Jagiellonia punktuje u siebie bardzo dobrze, ale kiedyś też to się musi skończyć. Dziękuję, trenerze. Proszę bardzo. Dzień dobry, trenerze. Mateusz Dukat, footballnews.pl. Ja bym chciał zapytać o występy młodych zawodników, bo wiemy, że weszli dzisiaj Kasper Przybyłko, Jakub Paszkowski czy Patryk Rychlik. I czy po tym, co oni dzisiaj pokazali, uważa pan, że są już gotowi na grę w pierwszej drużynie Warty Poznań na poziomie ekstraklasy? Na pewno są młodymi zawodnikami, którzy swoją codzienną pracą i tym, jak funkcjonują na treningu u nas w seniorach, oraz tym, jak dobrze radzi sobie Centralna Liga Juniorów, bo do tego jeszcze jest Filip Tonder, czy jest jeszcze chociażby Biuszczak, który jeszcze nigdy nie znalazł się w 20, ale jest tam kilku zawodników, którzy funkcjonują bardzo dobrze, mają dobre wyniki na poziomie Centralnej Ligi Juniorów i zasługują chociażby na to, żeby otrzymywać szanse. Jak taka okazja się nadarza, to jestem osobą, która tę szansę chce dawać, bo mi też ktoś dał szansę kiedyś i wydaje mi się, że wiadomo, że potrzebują jeszcze czasu. Ogromny przeskok między Centralną Ligą a Ekstraklasą. Jeszcze po drodze jest trzecia liga, druga liga, pierwsza liga. Jest to zupełnie naturalne, że to granie jest inne. Ale uważam, że mają takie pozytywne momenty, takie pozytywne cechy i że w przyszłości Warta powinna mieć z nich pożytek. Więc jeżeli mamy teraz urazy, potrzebowałem takiej energii, młodzież, fantazji, liczyłem na to, że to może nam dać tego gola na 1-1. No, proszę. Dzień dobry, trenerze. Pan Malinowski, portal Łódź Ekstraklasa. Ja bym chciał zapytać się o powód tej zmiany w bramce na 15 minut przed pierwszym gwizdkiem. Co spowodowało, że Jędrzej Grobel nie był w stanie stanąć się jego słupkami? Drobny problem z przewodzicielem. Dobrze. I drugie pytanie o Adama Żlaka, bo on nie był w stanie się wykurować, nie zdążył się wykurować na to dzisiejsze spotkanie. Czy jest szansa, że zobaczymy go jeszcze w stanie na boisku? Nie wiem. Każdy dzień będzie decydujący. Myślę, że spróbujemy go przygotować na rozruch dzień przed meczem z Jagiellonią. Proszę. Panie Wojciech Jaszczurek, Polska Piłka.pl. Panie trenerze, odejście z Zeruso nie strzał na bramkę, czy praktycznie nie odejście strzał na bramkę Legii. Z czego to wynikało, wasze zdaniem, z bramką od Legii Warszawa? No przede wszystkim z tego, że jak już tworzyliśmy sytuację, to albo trochę za późno oddawaliśmy strzał i był ten strzał blokowany przez obrońców. Kilka takich akcji było. No i z tego, że byliśmy niedokładni. To oczywiście, że każdy bardzo chciał, może czasami aż za bardzo. Sam Michał Kopczyński też 3-4 razy groźnie się znalazł w polu karnym, ale albo obrońcy Legii zdążyli to zblokować, albo po prostu piłka przelatywała nieopodal bramki. Myślę, że
meczu z Jagiellonią oddamy jakiś celny strzał. Mam nadzieję, że to będzie ten złoty gol.